Cześć, dzień dobry, Radek Sieran, Smakuj Piwo. Pora roku zobowiązuje. Zobowiązuje do tego, żeby wypić coś ciemnego i mocnego. Na przykład Imperial Porter Vanilla z browarów dwóch. Bytów i Rockmill. Jest to kooperacja. Etykieta fajna. Te litery układają się w napis Porter, natomiast ja mam tylko R i T. Tyle mi się udało odnaleźć w sklepie. Czytamy kontrę. Imperial Porter, alkohol 10%, ekstrakt 2-kowo 25%, poziom goryczki 3/6. Browar Bytów i Rockmill stworzyły serię porterów specjalnych, aby podzielić się z Wami tym, co najlepsze. Receptury naszych piw przygotował Andrzej Miller, utytułowany w Polsce piwowar domowy. Zapraszamy Was do wspólnej podróży i przygody z naszymi porterami. Więcej na browarbytów.pl i rockmill.pl. Składniki: woda, słody jęczmienne, płatki owsiane, słody pszeniczne, jęczmień palony, chmiel, naturalny ekstrakt z wanilii i drożdże. Naturalny ekstrakt z wanilii. I tutaj, że tak powiem, mój szacunek nieco się załamuje do tego piwa, ponieważ jest to ekstrakt z wanilii, a nie na przykład nuty waniliowe z beczki po whisky. Natomiast rozumiem kwestię obniżenia kosztów. Nie jest to kraftowe na pewno, ale może o tym kiedyś nagram jakiś odcinek a propos tych wszystkich aromatów, ekstraktów i tak dalej. Sprawdźmy, czy naturalny aromat wanilii rzeczywiście wzbogacił tego portera. No i zobaczmy, czy będzie równie smaczny, co część porterów z beczek po whisky. Nalewamy, no i gęste jest. Jest gęste na pewno. Kolor. W zasadzie nieprzejrzysty, natomiast przy samym brzegu widać delikatne przebłyski, takie brązowawe. Piana dość ładna, drobnooczkowa. Pierwszy niuch. Pachnie dobrze. Pachnie podobnie do porterów z beczek po whisky. Nie jest to taki sztuczny zapach waniliowy, jak czasami można spotkać w niektórych piwach, albo na przykład nie pachnie to jak budyń waniliowy, tak przesadnie. Jest to przyjemne, nie jest to przesadzone. Nuty porterowe również się pojawiają. Natomiast są odrobinkę za tą waniliowością. Ja czuję odrobinkę orzechów, jakoś to połączenie słodów porterowych i wanilii przywodzi mi na myśl orzechy. Są w tle też ciemne owoce w czekoladzie, coś w tym stylu. Pierwszy łyk. Gęściutkie. Naprawdę gęste. Przyjemnie wysycone. Prawie zalepiające usta, czyli jest dość płytko odfermentowane. Ile tu zostało? 10 alko, 25 BLG. No to dość sporo. Waniliowość jest na pierwszym planie, jest dość mocno wyczuwalna. Tu już troszeczkę daje takim, no właśnie takim aromatem waniliowym. Jakoś mi to. Znaczy to nie jest już ta nuta, którą można spotkać w porterach po beczce. To jest już troszeczkę inny rodzaj waniliowości. Taka słodsza, taka właśnie bardziej budyniowa. Nie przykrywa wszystkiego, nie jest przesadzona, natomiast mam jakieś takie mieszane uczucia co do tego, czy aromat, choćby był naturalny, aromat waniliowy, to jest jeszcze kraft. Szczerze mówiąc, bo naprawdę nie sposób, nie trudno jest dodać jakiś gotowy aromat do piwa. To nie jest trudne, wystarczy kilka prób i tak naprawdę wiemy, ile czego należy dodać. Tylko czy to jest zgodne z duchem craftu? Szczerze mówiąc, uważam, że nie do końca. Natomiast rozumiem, dlaczego te browary tak robią. Jest to efektowne, jest to szybkie, jest to tanie. No, czynnik ekonomiczny, powiedzmy. Kolejny łyk.
To nie jest piwo do pomylenia z innym stylem. Zdecydowanie jest to porter bałtycki. Są takie nutki właśnie owoców w czekoladzie, przyjemne takie, taka mleczna czekolada z jakąś posypką waniliową, coś w tym stylu. Są też nutki orzechowe, które nieodmiennie towarzyszą mi tutaj. Przynajmniej tak mi się kojarzy. Kojarzy mi się tak to piwo. Fajna pełnia, przyjemna. Czy to jest dobre piwo, takie wieczorne, że tak powiem. Takie do sączenia przez cały wieczór. Dobrze, że wziąłem malutkie szkło. To jest fajne piwo, tylko tak jak mówię, no jest tutaj ten aromat, który obniża ten szacunek, tak, do tego rzemiosła, tak? No, gdyby taki efekt uzyskano po prostu ze słodów i z beczki, to naprawdę byłbym zachwycony pod niebiosa. Natomiast mając w świadomości to, że użyto naturalnego aromatu waniliowego, czy ekstraktu z wanilii, no okej, też tak umiem. Też tak umiem. Myślę, że parę prób i zrobiłbym podobne piwo w domu. Także no, cóż. Fajnie, że takie piwa wychodzą. Fajnie, że można sobie ten efekt sprawdzić. Natomiast ja chyba nie zmienię swojego zdania i zawsze będę za tym, żeby rzemiosło pozostało rzemiosłem. To tyle ode mnie. Do zobaczenia. Cześć.